Zapraszamy Państwa do apartamentów ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta. A poprowadzi nas historyczka sztuki pani Monika Przypkowska. Proszę bardzo. Sala wielka. To jest największa sala w zamku? Zgadza się. Najbardziej reprezentacyjna część apartamentu wielkiego. Proszę zwrócić uwagę, że tę reprezentacyjną funkcję odzwierciedla architektura tej sali. Sala jest dwukondygnacyjna. Na dole znajdują się piękne, imitujące żółty marmur kolumny. Przede wszystkim jednak takim najbardziej spektakularnym elementem sali jest wejście, przez które żeśmy tu się wdarli, ponieważ elementami najbardziej dekoracyjnymi są rzeźby znajdujące się po obu stronach wejścia. Apollo. Można go rozpoznać po atrybucie. W dłoni trzyma lirę, na której świetnie grał, a po drugiej stronie Minerva, Atena. Była to bogini od wojny sprawiedliwej, od mądrości i dopowiadała ideę króla. I króla Stanisława Augusta, który sugerował, że chce być władcą opiekującym się sztukami, ale też zarządzającym swoim państwem w sposób sprawiedliwy i mądry. Pokój został dedykowany monarchom polskim od Bolesława Chrobrego, pierwszego koronowanego władcy, aż do samego Stanisława Augusta. A on chciał uczcić swoich poprzedników? Dokładnie tak. Ta sala została dedykowana tym monarchom. Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Zygmunt Stary, tak. Władysław IV i Jan III Sobieski. Król jest naturalnym spadkobiercą wszystkich monarchów pokazanych na tych obrazach. Chce reprezentować wszystkie ich najlepsze zalety. Ze wszystkich sportretowanych tutaj władców, on jest oczywiście tym kulminacyjnym momentem wystroju. Portret reprezentacyjny w całej postaci malowane były przez Marcello Baciarellego. A to jest jakiś strój odświętny? Zdecydowanie tak. W tym stroju król wystąpił w dniu swojej koronacji. Podobno sam go projektował. Warto popatrzeć na podłogę, która odmalowana jest na obrazie, bo ona ma tutaj wielkie znaczenie. Proszę porównać to z posadzką, która znajduje się pod naszymi stopami. A, że ta podłoga na obrazie odzwierciedla tę. Dokładnie tak. Jest jej kontynuacją. Król znajduje się razem z nami w tej przestrzeni. Portret został, tak jak wszystkie inne rzeczy w tej sali, zaprojektowany i namalowany dokładnie do tej sali. Przy boku króla znajduje się fragment rękojeści. No to jest co? Szabla z głową orła? Dokładnie miecz z głową orła. I ten miecz zaraz zobaczymy? Dokładnie tak. Oj, to bardzo się cieszę. W gablocie mamy pamiątkę wyjątkową po królu Stanisławie Augustie Poniatowskim. Miecz, który został przez niego zamówiony na koronację. Stąd napis na klindze miecza Stanislaus Augustus Rex Redit Anno 1764, data elekcji i koronacji króla Stanisława. Przedmiot wyjątkowo piękny i historycznie ważny, z charakterystyczną rękojeścią w kształcie głowy orła. A teraz znajdujemy się też w przedpokoju, ale senatorskim. Kolejny przedpokój? Tak, ale ten jest najważniejszy, bo tuż za drzwiami znajduje się ta najważniejsza sala w apartamencie wielkim, sala tronowa. Czyli w tym miejscu najważniejsi goście króla oczekiwali na moment, w którym zostaną zaproszeni na spotkanie. Mogli sobie oglądać na ścianach różne rzeczy. Mogli i musieli, bo król dokładnie to przemyślał, że to jest miejsce, w którym choćby z nudów muszą się przyjrzeć dziejom, najważniejszym dziejom w oczach króla z historii Polski. Ci sami królowie, którzy byli wyróżnieni w sali marmurowej, pojawiają się tutaj na dużych obrazach historycznych. Czyli co, Jan III Sobieski? Właśnie wraca z Wiednia i to, że już jest po bitwie, a nie przed bitwą, widać nawet po triumfującym koniu, na którym jest przedstawiony. A tutaj za panią? Hołd pruski. No, to znowu wielki moment. Zygmunt Stary, dokładnie tak. A tam na górze, myślę, że każdy rozpozna Mikołaja Kopernika. Proszę zwrócić uwagę, te obrazy konweniują, współgrają z dekoracją. Nie są nimi przygaszone, ale też same nie odgrywają najważniejszej roli. Tym bardziej, że tą najważniejszą rolę gra ten człowiek. Gra ten człowiek. On nam dopowiada znaczenie całej sali. I to jest Chronos, Bóg czasu, praojciec czasu. Drodzy Państwo, w życiu nie byłem tak blisko królewskiego tronu. Bardzo mnie to uwzniaśla. Wszyscy wchodzący zawsze robią takie wielkie wow. Dużo złota, dużo czerwieni, oczywiście dekoracyjnie, ale przede wszystkim symbolika władzy, bo jesteśmy w sercu apartamentu wielkiego. Tu odbywały się audiencje, oficjalne spotkania z królem. Tron, baldachim, zaplecek,
Wszystko buduje atmosferę. Widać po lewej stronie personifikację trzymającą wagę, więc sprawiedliwość, a po mojej stronie umiłowanie pokoju, czyli dwie zalety cnoty królewskie, które nieustannie towarzyszą w apartamencie wielkim bezpośrednio Stanisławowi Augustowi. A z tyłu element polski. Wspaniały element, te orły, jest ich dokładnie 86, są zrekonstruowane na podstawie jedynego, oryginalnego, zachowanego. A tam widzę jeszcze drzwi do jakiegoś takiego małego pokoiku. On mnie właściwie ciekawi najbardziej. Możemy? Mały, ale piękny i spektakularny. Zapraszam. Czyli tutaj król... mógł porozmawiać na osobności. Na ścianach zawieszone są portrety ówcześnie panujących monarchów europejskich, rozpoznawalna caryca Katarzyna. Katarzyna II, Ludwik XVI, Jerzy III, no mnóstwo. I ówczesny papież Pius VI. A wszystko to utkane symbolami o rządach, o idei państwa sprawiedliwego i pokojowego. Czy jesteśmy na obiedzie czwartkowym? Tak, w tej sali król gościł literatów, naukowców, rozprawiali o naprawie Rzeczpospolitej, ale też rozmawiali o literaturze. Bulion z jarząbków, duszona baranina, torty, a na deser po 3 godzinach siedzenia na obiadach czwartkowych z literatami król ponoć dawał dyskretny sygnał o wniesienie listu, który miał go oderwać od towarzystwa i zakończyć delikatnie spotkanie. A my dostaliśmy list, że mamy dokąd teraz pójść? Do sypialni? Podobno w XVIII wieku ludzie ze względów medycznych spali w lekko półsiedzącej postaci. Kapa jest oryginalna, więc warto na nią zwrócić uwagę. Sypialnia nie kojarzy się z miejscem do spotkań oficjalnych z władcą, choć przecież w przypadku Ludwika XIV w Wersalu sypialnia była centrum całego założenia. Sala Canaletti. Jesteśmy dokładnie w sali, tak jak ona wyglądała w czasach króla Stanisława Augusta, a przy okazji oglądamy jego Warszawę. Od strony Wisły wspaniała fasada Arkady Kubickiego, mnóstwo łodzi, dużo się dzieje w Warszawie XVIII wieku. Prawdopodobnie tu znajduje się łódź, w której do brzegu przybija król ze swoją świtą, a w tym kącie z kolei widać malarza, który te wszystkie obrazy dla niego wykonywał. Prawdopodobnie tu mamy postać samego Canaletta. Krótko mówiąc, portret nie tylko budynków, ale portret życia Warszawy czasu poniatowskiego. Bez historii nie ma przyszłości. Bez zamku nie ma historii. A bez historii nie ma nas. Dlatego odwiedzajcie Zamek Królewski w Warszawie.